Proszę, tylko nie mów, że teren wizja przynosi pecha. Powiedz mi, jak długo jeździsz na tym kładzie? 4 lata. I pierwszy raz taka awaria? Tak, pierwszy raz. I to dzięki w ogóle w takiej sytuacji, że można było opanować ją, prawda? Mogło być groźniej. Ale ten kład był używany w rajdach? Tak. W 2017 roku wziąłam udział w 14 rajdach. Startowałam w Pucharze Polski. Nie było takich sytuacji, no dzięki Bogu, no. Dzisiaj przyjechała Terenwizja i już musi być pech. Tak, na starcie, ale tak bywa. Nieraz jest tak, że startujesz w rajdzie, słuchaj, przygotowania, pieniądze, koszty dojazdy, to wszystko okazuje się, że na z 200 pieczątek zrobisz tylko dwie, bo to jest tylko maszyna, prawda? Pewnych rzeczy nie przewidzisz. Słuchaj, musisz tak, uruchomić kłada, włączyć bieg L, tak zwany terenowy, napęd na 4 koła. Pomalutku zjeżdżasz, jak już będziesz na dole, gazu, ale tak nie za dużo i wyskakujesz. Dzisiaj mamy dwie dziewczyny. Jest Ania. Ania jest fantastyczną, długoletnią rajderką. Znamy się kupę czasu. Jest Ula. Ula dzisiaj odebrała nowego kłada. Ula jest zielona, jeździła kiedyś RZR-em. Natomiast kładem jest pierwszy raz. I postanowiliśmy, że Ania ją wprowadzi jakby do tego życia naszego offroadowego. I Ania właśnie pokazuje te pierwsze kroki w offroadzie, które każdy powinien przejść. A można w niedzielę siedzieć w domu i gotować rosół. Ja miałam okazję przyjechać się parę razy kładem, ale to było prowadzenie, także siedział ktoś za mną i pilnował, jak jadę. Dzisiaj jadę na swoim własnym, prywatnym kładzie pierwszy raz. Im dłużej jedziesz, tym jesteś bardziej świadomy tego, co możecie spotkać. Znaczy, z początku masz taką zajadkę, jesteś jak młody bóg, wiesz, nic się nie może stać, nie? Wsiadasz, jedziesz, nie ten. Z czasem po prostu widzimy, co się dzieje i zdajemy sobie sprawę z tego, co nam może się przytrafić. Bardzo ważna rzecz na kładzie. Nigdy nie możesz wyciągać żadnej kończyny na zewnątrz. Nigdy. Dlatego, że jak włożysz tutaj nogę, ruszysz, noga ci zostanie wciągnięta w bok. Więc jak chcesz wyjechać, postaraj się dociążyć prawą stroną maksymalnie, ile się da. O. Natomiast nigdy się nie podpieramy tej strony i delikatnie gazu, i delikatnie wyjeżdżamy. Stoj, stoj! Też poszło. Stoj, bo leci. Będziemy musieli go teraz jakoś stąd. Znaczy, trzeba mieć przede wszystkim podstawowe informacje, no bezpieczeństwo najważniejsze. Odpowiednie ubranie, buzer, odpowiednie buty, które nieraz uratowały nogę. No i kask przede wszystkim. No i nie wszyscy, i trzeba go używać, bo nie wszyscy, którzy jeżdżą mając kask, używają je, nie? Dociążać. Ważne jest w tym, żeby mieć doświadczoną osobę na początku obok siebie, kogoś, kto zaopiekuje się nami, jest w stanie doradzić technicznie, na spokojnie, uczyć nas po prostu, bo to są nowe doświadczenia zupełnie. Trzeba mieć zaufanie i kogoś, kto będzie nas pilnował przy tym. I nie zapominać, że to ma być naprawdę dobra zabawa. Ważne jest, żeby była jakaś ekipa, która wspomoże. Nie można jeździć absolutnie samemu na początku, tak? I spokojnie poznawać sprzęt, co może, uczyć się i bawić. To jest dealer Polarisa w Legnicy, który właśnie mieszka i tutaj spaja niejako środowisko kładowców czy offroadowców. Na mnie mówią wszyscy Pingwin. Mam na imię Daniel, ale wszyscy mówią Pingwin. Od wielu, wielu lat jestem związany z kładami, z offroadem. Jeździmy autami. Ja jestem dealerem marki Polaris. Sprzedajemy kłady, UTV-y. Bycie dealerem kładów to nie jest tylko samo sprzedawanie. Tak naprawdę nasz związek z klientami zaczyna się w momencie zakupu i staramy się z tymi klientami utrzymywać kontakt. Tak mamy dzisiaj zrobione. Ula kupiła kłada. Ula ma tam doświadczenie, ale nie w kładach. I nie chcemy jej samej zostawić. Bawimy się tu w swoim towarzystwie bardzo fajnie. Organizujemy rodzinne
różne imprezy, gdzie dzieci też jeżdżą fantastycznie na nakładach. Niedługo w marcu będą baby w błocie, gdzie tutaj właśnie panowie będą się ze swoich maszyn na korzyść swoich kobiet przesiadać i grzecznie pilotować. Zaczynają się kobiety pojawiać, dlatego że kiedyś było tak, że to była domena tylko facetów. Natomiast dzisiaj jest tak, że tych kobiet jest coraz więcej. Są ciuchy dla kobiet, kłady z mniejszą mocą. Te kobiety wracają, wracają do offroadu, lubią się też bawić razem z nami. Generalnie ciałem pracujemy tak jak na motocyklu, czyli musimy wewnętrzną stronę zakrętu dociążać, czyli jak skręcamy w prawo, zawsze do środka zakrętu i do przedniego koła, czyli ciało przesuwamy maksymalnie, jeżeli w prawo, do przedniego prawego koła. Znaczy z górki na kładzie zjeżdżamy w dwojaki sposób, jeżeli górka jest łagodna, tak jak tutaj, no to możemy sobie skorzystać z hamowania silnikiem, wystarczy go puścić i on sobie sam będzie hamował. Można też, jak jest stromsza, bardziej stroma górka, zapiąć reduktoreleczkę i wtedy to hamowanie silnikiem będzie mocniejsze. Podjazdy, ja jestem zwolennikiem podjazdów na H, nie na L, dlatego że na L istnieje ryzyko, że tego kłada poderwie, a na H jesteśmy w stanie sobie wyregulować. Ta górka, którą tu będziemy robić, jest prosta. Najważniejsze jest, żeby się ula pochyliła na kierownicę, na podjeździe, bo musisz, tak jak się tam pokazywałem w błocie, dociążać w przód. Bo przód będzie miał tendencję w kładzie do odklejania się i musisz ten ciężar ciała przenieść na przednią część. Podjeżdżając. O, analogicznie zjeżdżając w dół, dociążasz tył. I teraz o czym rozmawialiśmy, o tylnym hamulcu. Jeżeli zjeżdżasz w dół i górka jest naprawdę bardzo stroma, to ten nożny hamulec, on hamuje na 4, ale ze wskazaniem na tył na pewno będzie bardziej pomocny niż ten przy kierownicy. Ty stojąc na dole, ty musisz mieć plan zrobiony aż do równego na górze. Nie możesz doprowadzić do takiej sytuacji, że ty sobie tu na górę wjedziesz, jest dosyć stromo i tu stoi mnóstwo drzew, albo stoją takie krzewy, na które najedziesz i one cię podniosą. Także plan od samego dołu na samą górę musisz popatrzeć, pojadę tędy, tędy, tędy i zatrzymujesz się dopiero tu, jak wjedziesz sobie na równe. To nie jest zabawka, to jest coś właśnie, co ma rozwijać, co pokazuje o nas, jacy jesteśmy, co potrafimy. Wiadoma sprawa, że każdy, kto kupuje coś takiego, to nie po to, żeby się tylko po prostu bawić, ale też i iść do przodu. Mam zamiar startować w jakichś rajdach powolutku na początek, jakieś ambicje się rozwija, no, tyle po prostu. No trochę musi nabrać pokory i ten, bo ona się niczego nie boi. Ona ma taką zajadkę, ja sama pamiętam, jak pierwszy raz wsiadłam na kłada, to było to samo, ja wszystko zrobię, wszystko przejadę. No a ma dziewczyna potencjał, no. Zazdroszczę jej tych pierwszych chwil na kładzie, naprawdę, bo takie coś to można tylko raz przeżyć. Jeszcze raz. Wspaniale. W życiu się tak dobrze nie bawiłam. Rewelacja, polecam każdemu. Wsiadajcie na kłady, baby. Zamiast rosół gotować. I bawcie się dobrze. To jest coś, co do nas wchodzi. Rynek amerykański w tej chwili rezygnuje z kładów, raczej w kierunku RZR-a. RZR, UTV. To jest określenie takiego, powiedzmy, dwuosobowego kłada. Nie wiadomo, czy to jest bardziej kład, czy to jest bardziej terenówka. Natomiast jest inaczej konstrukcyjnie zbudowany. Ma większy rozstaw kół, większy rozstaw osi. Siedzimy nisko, za plecami mamy silnik i to się robi taki go-kart, go-kart terenowy. On waży około 700 kg. W tej wersji turbo on ma 170 koni, więc 700 kilo, 170 koni, to wam powiem, maluch miał 660 kilo i 24 konie. Powiem ci, to nie ma porównania do niczego. Do niczego do tej pory, co przeżyłem, to nie ma porównania. Jest po prostu petarda, to tak wymiata. Ty przyspieszenia, może jak w motocyklu, zapierdzielasz po dziurach, jakby po prostu leciał po autostradzie, no to nie. Wow. Mówiłem mu, żeby wziąć pampersa, mówiłem.